Piotr, o jeździe indywidualnej na czas przed igrzyskami nie mówiło się tak dużo, ale wbrew pozorom to też może być dobry dzień dla polskiego kolarstwa. Na starcie stanie Michał Kwiatkowski i Maciek Bodnar. Chyba większe nadzieje wiążemy z Maćkiem. No Maciek jest takim naprawdę stuprocentowym czasowcem. Pokazał już i w tym roku, i w poprzednich latach, że potrafi na dużych wyścigach pojechać dobrą czasówkę. Może nie do końca ta trasa jest tak super pod niego, ale jest bardzo dobrze przygotowany, wycieniowany jak nigdy. Przejechał tą trasę kilkakrotnie i jest naprawdę zmotywowany, żeby pojechać bardzo dobry wynik. Michał Kwiatkowski mówił, że jego rola będzie polegała przede wszystkim na tym, oczywiście pojechać mocno, ale no, zbadać trasę, jak ona wygląda, żeby wszystko móc przekazać Maćkowi. No, te słowa chyba wypowiadał przed wyścigiem ze startu wspólnego, gdzie nie czuł się jeszcze zbyt pewnie i nie wiedział, jaka jest jego dyspozycja, ale wyścig ze startu wspólnego pokazał, że Kwiatkowski jest również w bardzo, bardzo wysokiej dyspozycji i ja bym tutaj jego szans na wysoką lokatę na czasówce nie przekreślał. Na co my tak naprawdę możemy liczyć w tej czasówce? Maciek ostatnie Mistrzostwa Świata kończył w pierwszej dziesiątce. Właściwie z pierwszej dziesiątki nie wypada podczas jazdy indywidualnej na czas większości wyścigów, w których startuje. O tej czasówce sam mówi, że myślał od dawna. No i to, o czym ty wspomniałeś i co też wszyscy, którzy go obserwują, widzą. On tak mocny jak ostatnio nie był od bardzo, bardzo dawna. Tak, rzeczywiście jest bardzo dobrze przygotowany. Był tutaj na rekonesansie, oglądał tą trasę. Jest zmotywowany i no, ja bardzo, bardzo mocno wierzę w to, że Maciek pojedzie bardzo blisko medalu. Przy odrobinie szczęścia no być może uda mu się zdobyć medal, ale musimy też pamiętać, że miejsce w pierwszej dziesiątce to też będzie bardzo dobry wynik.